No mówię ci, że coś tam wtedy widziałem, Reksiu. Taką jakby światę. Nie, nie elektryczną od węgorzy i nie. Nie było to też przysłowiowe światełko na końcu tunelu. Nie wiem. Gogle miałem zaparowane. Jak wreszcie wyciągniemy piecyk, to będziemy mogli odbudować akwalung i... No, coś się przyczepiło do naszego magnesu. Odważnie! No to klops. To był nasz jedyny magnes. Dobrze kombinujesz, Reksiu. Czymś metalowym wyłowić magnes. No właśnie, czym? Co metalowego można przywiązać na końcu wędki? Haczyk! Oczywiście, genialne! No to już! Mamy! Ja mam! U mnie w piwnicy wisi pod sufitem. Odstrasza dżdżownicę. Ja nie mogę. Muszę trzymać wędkę. Ty idź. Pod łóżkiem w komnacie hibernacyjnej. No tylko nie obudź mi Moli na boga twaroga. No niech jeszcze z miesiąc pośpi. Trzymam wędkę. Oj, jak trzymam, zobacz. Ominąwszy śpiącą Moli, dzielny pies Reksio przecisnął się przez wąski korytarz i znalazł się w norze, która zgodnie z wytycznymi była piwnicą Kretesa. Natychmiast po prawej stronie pojawiła się ikona zadania do wykonania. Zadania zdobyć haczyk. Reksio bezzwłocznie wziął się do roboty. Zdobyć haczyk. Haczyk wisiał wysoko, za wysoko. Muszę się tam jakoś dostać, pomyślał Reksio. Potężna kariatyda na środku piwnicy wydawała się wręcz stworzona do odczepiania haczyków spod sufitu. Reksio przystawił pralkę nieco niżej wielkiej figury. Za pralką stał sobie zagubiony autoportret Kretesa z okresu mroczno-niebieskiego. Reksio podniósł portret i zwrócił uwagę, że Kretes nie ma uszu. O, w ogóle! Żółte coś wystające zza kotary okazało się olbrzymiej wielkości plastikową imitacją żółtego sera. Wymamrotał pod nosem zdziwiony Reksio i schował ser do kieszeni. Reksio przystawił ser do pralki i odetchnął z ulgą. Ser bowiem ciążył mu w kieszeni niemiłosiernie. Autoportret Kretesa posłużył za wygodną kładkę. Reksio chwycił za haczyk i pociągnął mocno. A jednak był w tym wszystkim jakiś haczyk. Tymczasem zaniepokojony przedłużającą się nieobecnością przyjaciela Kretes, wprawdzie niechętnie, ale jednak, postanowił go odszukać. Tak, ominął mnie śpiącą i przecisnął się przez wąski korytarz. No skąd wiesz, skoro spałaś? Głos narratora mnie obudził. No dobra, idę po niego. U matku, na boga twaroga, a co to za nieład? Reksiu! 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 Chyba spadł w tę mroczną czeluść. Muszę go ratować! Muszę wybudować windę i się tam opuścić w tę oto mroczną czeluść. Reksiu! Reksiu, jesteś tam? Oj, trzeba było czymś zabezpieczyć tę zapadkę.
a nie przykrywać dywanem i liczyć, że jakoś to będzie. Kolejny punkt dla rozsądku. Stan rywalizacji zatem to kretes 3, rozsądek 507. Echo! Echo! O! Mam szczęście! Komplet materiałów do zbudowania windy. Komplet runął w przepaść. Ale ze mnie jednak nie zdara. Zbudować windę i zjechać nią do dziury. No tak, tu wisiał haczyk. Teraz wszystko rozumiem. No a Gisla? Też się dokopał ten piekielny gryzoń? Zawsze chciałem mieć dużą klatkę. Reksiolot. Z czasów, kiedy sam chciałem projektować wszystko. Wstyd się przyznać, no. Dałem się skusić reklamy. No, okej. Powiedziałem wyraźnie, że chcę komplet blach do tortów. Do tortów! Chciałem wypiekać, nie przypiekać. Żelazny zapas makaronu na wypadek konfliktu nuklearnego. Żelazny, dosłownie i w przenośni. Leży tu ponoć od lat 70. O, miska, którą dostaliśmy od Reksia na rocznicę. Zbieram ziarenek w garstkę. Znalazłszy zarówno miskę, jak i ziarno, kretes pomyślał, że mógłby je połączyć na panelu kieszeni, aby otrzymać nowy przedmiot. Co? Na pewno tak nie pomyślałem. Jeśli chcesz wiedzieć, to myślałem akurat o Pawełnie i o jej roli we współczesnym świecie. Połącz miskę z ziarnem. To taka podpowiedź. No dobra, już dobra, ale sam bym na to też wpadł. O matko! Połączyłem miskę z ziarnem i otrzymałem miskę z ziarnem. To niewiarygodna nowość. Trochę za krótka. A to się akurat nawet czasem przydaje. No, jako magiel na przykład. Montuję zwój z makaronem. Tu wiąże solidny supeł. O! Łańcuch. Jakże przydatny. Odklejam od podkładu. O! Udało się. Łańcuchów nigdy nie za wiele. Czary mary i siup! Łańcuch na przykład rowerowy, gotowy. No i proszę, jak jestem w myśl. Reksiolot napędza teraz kołowrót. Rower napędza trasę? A może trasa mogłaby napędzać rower? To będzie doskonała kabina. Diesel, chodź tu, chomiczku. Miam, miam, cacy dla gryzu. Pójdziesz ze mną, dobra? Thank you.
siedź i się nie ruszaj, dopóki nie powiem. Ruszaj, Diesel, ruszaj, no wysil te krótkie łapki. O matku, a co to tam wisi na górze ekranu? Mi to na jakąś mapę wygląda. Zaraz, zaraz, jest tekst. Kliknij, aby znaleźć skrót. Aha, czyli samo się przejdzie. O matku, to niewiarygodne. A co to za nora? Freksiu, Freksiu, gdzie jesteś? No, czuję się jak kret laboratoryjny. Nawet się trochę ślinie. O. O matku. Ostrożnie, kretesie. O matku, dokąd teraz? O, łopata! Na pewno się przyda. Takie rzeczy nie leżą od tak sobie. A może w lewo? A, w tę zwrot. O, chyba tędy. O matku, ślepy korytarz. O matku, dokąd teraz? Kto to kopał? Ja się pytam, to kompletnie bez sensu. O, drzwi! Ale drzwi niestety były zamknięte na amen. Nie na klucz? Na amen. Czego ja właściwie tu szukam? No to jakiś koszmar! Mój kreci zmysł podpowiada mi, że wyjście znajduje się za tym zakrętem. O nie! No to uwaga, biorę zamach łopatą i... Proszę, tak się kopię. Wreszcie po wielu trudach, chrabąszczach i ślepych korytarzach Kretes dotarł do celu.